Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i to jest już kolejny odcinek z gry, jaką jest Pokémon Violet. W dzisiejszym odcinku w końcu doczekamy się tego wielkiego turnieju w Akademii o tytuł najlepszego spośród najlepszych z tej Akademii i to nie tylko uczniów, bo będziemy walczyć również z nauczycielami i nie tylko. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, o tym, żeby zostawić ślad tutaj w postaci komentarza na przykład, a ja już zapraszam do oglądania. Dobra, Entrance Hall. Przekonajmy się, co nas tutaj czeka. Okitoki, zobaczymy. A to z kim ja... A, z Nemoną mam porozmawiać, bo już się zastanawiam, z kim tu trzeba rozmawiać, ale już mam odpowiedź szybką. Tu jesteś, Udin. No, tak. Zaczynamy. Muszę tutaj, wiecie, zaaplikować, żeby wziąć udział w turnieju. O, jakie są zasady? Każdy student może tutaj, słuchajcie, albo członek w ogóle tej akademii może dołączyć. Moi przeciwnicy będą randomowi i tylko zwycięzcy przechodzą dalej. Okej, okay, no i potem zwycięzcy będą losowani tam według, no wiecie, obojętnie z kim tam stoczą kolejny pojedynek. Okej, okay, bardzo ciekawie. Ej, kurczę, no chcę wziąć w tym udział i to szybko. Tak, jak przegram, to odpadamy i tyle. Tak, i tylko jedna osoba może wygrać i zostać najsilniejszym trenerem. Dobra. Ej, kurczę, ja już chcę walczyć. No ciekaw jestem, czy na początku staniemy do walki z jakimiś, wiecie, randomowymi trenerami, czy jak. Ale Nemona też jest już, słuchajcie, podjarana tak samo jak ja. No ja jestem gotowy. Jak tam moje Pokémony? Jak tam moje Pokémony? No dobrze, ja się boję, że mogę mieć za wysokie poziomy, no ale w sumie jak gym w rematche był na 65, to chciałbym, żeby tutaj co najmniej mieli 70 levele. Ale zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, chcę dołączyć. Kurczę, nie no, fajna sprawa. Mistrz Judy, Champion Rank Trainer, prawda? No, wszystko się zgadza, kolego, wszystko się zgadza. Dobra, idziemy, słuchajcie, na pole walki. Chciałbym, żeby to były jakieś najpierw grupy, jakby były, wiecie, potem na przykład drabinka, to byłoby fajne, ale myślę, że od razu będzie drabinka. Nie będzie jakby grup typowo. No w sumie jak było, że jak po jednej walce się odpada, to porażce oczywiście, to raczej wszystko na zasadzie drabinki. No i ciekaw jestem, ile osób się zapisało. Patrzcie, no są tutaj nauczyciele, w tym oczywiście członkowie elitarnej czwórki. Nie, no, no fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Są nawet ludzie, których nie znam, na przykład tego wąsacza nie znam kompletnie. Oho. Już mnie wypatrzył, proszę bardzo. No, wszyscy są podjarani, że ja biorę udział. Muchacho. Dobrze będzie, słuchajcie, dobrze będzie. Jest Nemona oczywiście. Tak, tutaj wszystko zorganizowała panienka Nemona. Dokładnie, zaproszeni zostali wszyscy, nawet, słuchajcie, sama czempionka, żeby pooglądać, ale ona chyba nie będzie brała udziału, przynajmniej tak to zrozumiałem. Tak czy siak, chcę walczyć, ja już chcę walczyć, chcę się po prostu przetestować. No ciekaw jestem, kto będzie moim pierwszym rywalem w drodze do sukcesu. Dobra. O, jestem ja i z kim zostałem sparowany? Od razu zaczynamy z Arvenem, który jest w klasie 2G. Ohoho, ciekaw jestem, czy to jest losowe, czy za każdym razem są ci sami. Przynajmniej za pierwszym razem. Tak, jestem zdziwiony, że cię widzę, dokładnie. No, Arven, ja już cię kiedyś rozwaliłem. Czy ty jesteś mocniejszy od tego czasu, czy twój Mapostive jest mocniejszy? Nie mam bladego pojęcia. Ale z chęcią się przekonam. Dobra, słuchajcie, wielki turniej, czas rozpocząć. Ależ muzyka. No, muzyka ciekawa. Dobra, Arven. Zaczyna od Gridenta. Chyba ostatnią walkę zaczęliśmy dokładnie tak samo. Powinieneś się uczyć na błędach. Proszę cię, powiedz, że masz 6 Pokémonów. Powiedz, że masz 6 Pokémonów. Ma 6 Pokémonów, no w końcu. O kurczę, tu będą mieć wszyscy po 6 Pokémonów. No, dziękuję. Ale nie spojrzałem na poziom Gridenta, no nic. Ale boję się, że mogą mieć 65, no ale zaraz zobaczymy. Nie zwróciłem uwagi kompletnie. Gramy tak jak do tej pory na set, czyli nie zmieniam. Nie zmieniam. Scovillain. No, ten może być problematyczny. 67, no dobra, czyli są trochę mocniejsi, ale nie aż tak bardzo.
No nic, nawalaj dalej z Close Combatem. Tak jest, siła i moc w Annihilate jest wielka. Ale ciekawa muzyka w sumie, do tej pory chyba takiej nie była, przynajmniej tak mi się wydaje, że tej muzyki nie słyszałem. Toadscruel. Annihilate, ty musisz walczyć, dawaj. A, to jest Tentacruel zmieniony. Ciekawie. Ja jeszcze z nim nie walczyłem, ja chyba walczyłem tylko z jego niższą formą, tak mi się kojarzy. Ale z nim chyba nie, tak czy siak, Arwen... Aż tak głupio mi go bić, słuchajcie, tym Annihilate'em. Właśnie, mimo tego, że podobne levele, to... Annihilate rozwala wszystkich na hita. Garganacle. Czy ten Pokémon będzie stanowić jakieś wyzwanie? On ma mocną obronę, ale jest też kamiennym. Więc no nie wiem, czy dasz radę. Arwen! Arwen, Arwen, Arwen! Co ty odwalasz? Ale ej, mi się Close Combat skończył! Cloyster? Ej, przecież to, jest jego, to nie jest jego szósty Pokémon, czy mi się coś myli? A może to jest piąty? Dobra, nieważne, tak... A nie, dobra! Close Combat to sobie jeszcze może zostawię, walnijmy... Ale on to może przeżyć, dobra, walnijmy Seed Bomba. Cloyster, jak mnie czymś trafi, to padnę, biorąc pod uwagę, jak bardzo, słuchajcie... obniżyłem statystyki. Light screen! Arwen, ty to walczyć nie umiesz, kolego, chyba. Po cholerę light screen, jak ja używam fizycznych ciosów. Dobra, nie oszukujmy się, słuchajcie. Biedny Arwen zobaczył właśnie siłę czempiona. No ale to jest jednak, słuchajcie, czempion versus... versus ziomek od ziółek. Dobra. Tak, nie będzie ogrysków po tym posiłku, powiadasz? Ale wiesz, że twój Mapostive nie ma szans ze względu na typ? Nie, nie, zmniejszysz mi. Musiałbym mieć Sucker Puncha, żeby... O, to 68. Musiałbym mieć Sucker Puncha, żeby mnie załatwić. Wtedy byłaby jakaś szansa. Natomiast... oczywiście używa teraz stalizacji. Dawaj, śmiało. Jemu to i tak się typ tutaj nie zmienia, zostaje taki, jaki... Taki, jaki był. I jestem szybszy. Słuchajcie, to była pierwsza walka. Liczę na to, że... Kolejni przeciwnicy bardziej mnie zaskoczą niż Arwen. No ale to było easy, 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 easy. Annihilate się cieszy. Ja się wcale nie dziwię, że się cieszy, bo... Samodzielnie rozwali cały team Arwena. Grube pieniążki, teraz już nawet dostaje 13 ponad tysięcy. Oczywiście zwycięzcą pierwszej rundy jest Champion Yudin. Dokładnie. Tak, nie dasz rady sobie z mocą czempiona, dokładnie. Mam tak samo dać sobie wszystko w drugiej rundzie. Zrobię to oczywiście. Ej, bardzo bym chciał, żeby była drabinka, ale widzę, że nie będzie tego. Kurczę, szkoda, bo na przykład w Sword and Shield coś takiego było, chociażby jak były, wiecie, te mistrzostwa. Potem po lidze. Dobra, no i z kim stoczymy walkę w drugiej rundzie? O! I dobrze, że z nim stoczymy walkę. Będę mógł się zemścić za to, że dał mi jakieś żałosne 20 quick boli za 200 Pokémonów. No i zobaczymy, czy pan od biologii jest mocny. Ciekawe, czy będzie miał roślinne Pokémony. No wiecie, w końcu biologia, no to czego się spodziewać? Nie wiem, zobaczymy. Pokaż, co tam masz. Instructor Jack, okej. Okay. No przyznaję, no dobry, dobry start. Masz Arcanine'a, szanuję za Arcanine'a. Spoko, pokażę ci. Nie ma sprawy. Aha, no i abilitka, no on miał pomysł, wiecie, zmniejszyć mi atak, ale nie, nie, nie na mnie te numery. Stomping Tantrum. Przeżył, no brawo. Playerów całkiem dobry pomysł. Nie nałożył dodatkowego efektu i bardzo dobrze. Tak jest, Arcanine. Jego już, Arcanine mam już z głowy i o to chodziło. Dobrze, dobrze. Slowbro, przypominam, nie zmieniamy, zostawiamy jak jest. Tutaj nie dokonujemy zmian, mimo tego, że nie ma tego nieszczęsnego trybu set. Dobra, dawaj Ryszfista. Wow. Mocne. Mocne, 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 zdecydowanie mocne. Mudsdale.
kurczę, Mazdale może być problematyczny, musimy go szybko załatwić, bo Mazdale ma bardzo wredną, słuchajcie, abilitkę, która za każdym razem, jak dostanie z fizycznego ciosu, podwyższa mu obronę. Chyba się stamina nazywała. Ale dostał tak mocno, że nawet jak mu podwyższy obronę staminą, to nie ma co się przejmować. Mazdale musi paść. Heavy Slam. No coś tam zabrał. Nie powiem, że nie, ale to nie jest wystarczające. Na razie najgorsze jest to, że po prostu sam Annihilate jest w stanie, słuchajcie, annihilować całą drużynę. Świetnie. Lurantis. No być może to będzie pierwszy Pokémon, który przetrwa. Nie, no bym się aż tak nie zapędzał z tym przetrwaniem. Jezu, co jest z waszymi Pokémonami? Co wy, ludzie? Ja wiem, że Close Combat ma potężną moc, mamy staba od niego i w ogóle jest fajny, ale no... Powinny te ich Pokémony przeżyć. O, Swalot. Ale Swalot to znowu mamy Stomping Tantrum, więc też nie powinien stanowić wielkiego problemu dla mnie. Pierwszy raz w ogóle, jak tutaj tego Pokémona spotykam w tej grze. O. Ice Punch? Dlaczego nie... No dobra, nie będę się pytał. Najgorsze jest to, że wiecie, oni tam coś próbują, ale im to nie wychodzi. Ale w sumie ja walczę z gościem od biologii, słuchajcie. A sam jestem czempionem, który jeszcze uratował Regen Paldea, więc w sumie... Czego ja się spodziewam? Czyż nie? To musiałem wszystko wygrać. Co nie? Nie ma co... Fiery Giraffe. To nie jest po prostu mój poziom. Dobra, Close Combat, no i być może... Być... Ojojoj. No w sumie Close Combat go nie wykończy, bo on teraz przecież wiecie... Close Combat go nie wykończy, bo on będzie miał... Zapomniałem o terestalizacji, będzie miał tylko typ psychiczny. Dobra, pan od biologii. Chociaż jednego Pokémona mi załatwi. Tyle mu dajmy. Kurczę, jakbym użył Rage Fista, to bym wygrał. Bo już... O, jeszcze tylko skryta trafiłem, ładnie. Bo wtedy wiecie, dostałby super efektywnie. Coś innego? A co ty chcesz coś innego spróbować w tej walce? No, psychic, okej, no to było do przewidzenia. Dobra. Brawo, brawo. Brawo, Chuck, brawo, brawo. Coś tam zrobiłeś, natomiast... Kto ma najniższy poziom? Radar ma najniższy poziom, to niech wejdzie. Może dobije do 70 w końcu. W sumie to on potrzebuje chyba najwięcej, wiecie, doświadczenia, żeby wbijać poziomem. Tak to zwykle jest z tymi pseudo-legendami. Ale dobrze, Fiery Giraffe jest załatwiony. I tak to od początku powinno wyglądać. Dokładnie. Taki zdziwiony. I dobrze, dobrze. To raz, słuchajcie, za ten słaby prezent na 200 Pokémonów, a dwa za te pytania na teście. Tak jest, zwycięzca rundy drugiej, Yudi. Ciekaw jestem, ile będzie rund łącznie. O, proszę bardzo, dyrektor, podsłuchuję. Jesteś na mnie zły, hehe. Tak, na dywanik teraz idź. Dobrze. O, zostało już tylko 4 trenerów, słuchajcie, czyli mamy półfinał w tym momencie. Ciekawe, z kim stanę w walce w półfinale, a będzie to Dendra. No, z nią nie walczyłem do tej pory. Prawda? Nie, z nią nie walczyłem, z nią był tylko ten Just Dance tak zwany. Ona będzie miała chyba poksy, myślę, że typu Fighting, przynajmniej tak kojarzę, że powinna takie mieć. Ona jest przyjaciółką tej, wiecie, Tulip od Pokémonów psychicznych. No, Tulip ją rozwaliła, ale miała przewagę typów. Okej. Okay. Jest, słuchajcie, jak widać, zajarana też tą walką. Przekonamy się. Przekonamy się, czy coś zrobi. W ogóle jaką ona ma bliznę, teraz pierwszy raz zobaczyłem. To jest taki Harry Potter z Pokémonów. Dobra, Dendra, pokaż co tam masz. O, Phalanx? To jest ciekawy Pokémon w sumie. Dobra, Phalanx. Nie mam na niego nic dobrego. Natomiast... niech będzie Rage Fist na start. Nie będę sobie obniżał obrony specjalnie. Całkiem niezły, Zen Headbutt. Ale ojejku!
Dendra, współczuję ci. Współczuję ci, powinnaś trafić. No ale jako, że nie trafiła, no to ja dalej nawalam Rage Fistem. O, tym razem się udało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, dawaj jeszcze raz. Pierwszy z głowy. Taka wymiana ciosów poszła. Dobra, no ale ten Falling spoko. Tauros! A, no i to będzie pewnie, wiecie, no ten tutejszy Tauros. To jest ten Tauros, co ma typ ognisty. Wow, fajny. Natomiast wiem, z czego go uderzyć w takim razie. Ej, kurczę, też chcę takiego. Też takiego chcę. A czy ognisty nie był tylko w Scarletach do zdobycia? O, ja nie wierzę, jakiego ona ma niefarta. Ona chyba niefarta ode mnie tutaj wzięła. Zwykle tak nie trafiam. Wydaje mi się, że chyba w Violetach był wodny Tauros, a w Scarletach ognisty. Natomiast on nie zmienia faktu, że ona może mieć ognistego. Spoko. Medicham. Medicham, Medicham. No niech on chociaż spróbuje tutaj coś zdziałać w tej walce. Panie Medichamie, mamy coś fajnego na ciebie. Ja tu widzę tym, że, słuchajcie, że nie zmieniam Pokemona w trakcie walki. Tym, że nie zmieniam Pokemona, to wręcz zamiast sobie utrudnić życie, to sobie ułatwiłem, bo na razie idzie wybitnie dobrze. Dobra, Hawlucha to jest Pokemon, który coś może wnieść w tej walce jeszcze. No jeszcze ma dwa Pokemony oprócz niego. Aż tak mało zabrało? Aż zszokowany jestem, że aż tak mało. Znaczy, oprócz tego, że oczywiście Hawlucha mógł użyć jakiegoś Acrobaticsa i byłby to znacznie lepsze. Tauros, ej, dwa Taurosy. Ten będzie wodny, zobaczycie, ten musi być wodny. Tak jest, ale bardzo się cieszę, bo dzięki temu, słuchajcie, zobaczyłem, jak wygląda ognisty i wodny Tauros, a tego wcześniej nie widziałem. Od razu powiem, że bardziej mi się podoba styl ognistego Taurosa. Raging Bull będzie miał typ wodny chyba, albo Fighting, w sumie nie wiem, jaki zmienia typ, jak ma ten wodny typ. Tak czy siak, Tauros nie dał rady. Ale myślę, że ognisty jest ładniejszy. Nie mówię, że lepszy, no bo pewnie wodny by wygrał z ognistym. Ale nie zmienia faktu, że jednak ten ognisty to jakoś tak nie wiem, większy respekt u mnie budzi. Dobra, jest i Hariyama. Hariyama no musi mnie rozwalić, nie ma szans, żebym dał radę z Hariyamą, kiedy mam już tak mało życia. Osu? Co ty, w Osu grasz? Ona ma trochę creepy uśmiech w sumie, jak się tak przyjrzeć. No ale dobra, dobra. Nic nie mówię. Tak jest. Close combat. No, musisz mnie rozwalić. Hariyama, proszę, bij. Bij, zabij. RFP, do tego musi trafić. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, mamy to. Znaczy mamy, ona rozwaliła mi kogoś, ale wiadomo co ja teraz zrobię. W sumie, nie no, Miłosz ma za wysoki poziom. Dobra, muszę wysłać Pokemony z teoretycznie najniższym poziomem, żeby to tak trochę wyrównać, chociaż troszkę. Ale niech będzie, Arjen też sobie tutaj za dużo nie powalczyła. Prosimy o Dragon Pulse. No i Hariyama pokonany. A to znaczy, że czeka nas walka w finale. I od razu powiem, że... Chciałem powiedzieć, że jeżeli Nemony nie spotkam, ale czy Nemona bierze udział w turnieju, skoro go organizowała? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale chciałbym walczyć znowu z Nemoną. Lubię z nią walczyć. No ale zaraz się przekonamy. Czy aby na pewno ona tutaj będzie. Chyba, że ją ktoś pokonał, no wiecie, to tak też może być teoretycznie. Dobra, chwila prawdy. Finałowa runda. Kto stanie naprzeciwko nam? Najsilniejsi w Akademii. Champion UD. Specjalny gość tego turnieju. Top Champion Gita. Okej, okay, zdziwiłem się, ale... Ja nawet nie wiedziałem, że z nim będziemy walczyć. O kurczę. Tak. Idealny świat, powiadasz. To, co teraz widzisz tutaj. No ja też lubię takie spotkania. No powiem wam, że Gita będzie miała szansę na rewanż. Bowiem, kiedy walczyłem z nią w Lidze,
no to wygrałem oczywiście, natomiast jej ostatni Pokémon mógł sporo porobić, ale udało mi się go pokonać ostatecznie. Dobra, no zobaczymy. Gita, ja tam w ciebie wierzę, że dasz radę. Wyższe poziomy, 69, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zacznijmy od Rage Fista. Czy Espetra przeżyje? Espetra w sumie. Nie, brawo. Lumina Crash. Też mocny cios, zdecydowanie. Zmniejsza specjalną obronę. Dobra, bawimy się dalej. Oj! Teraz szybsza? Gita! Tak się bawimy? Dobra. Ej, no zobaczcie, no zaskoczyła mnie, zaskoczyła oczywiście, pozytywnie, pozytywnie. Dobra, dajmy kogoś szybkiego. Zaraz zobaczymy. Ja myślę, że użyjemy ciosu takiego, żeby od razu sobie zmienić Pokemona. Dalej gramy oczywiście tak jakby bez zmiany, jak wchodzą jej Pokemony, wtedy nie dokonuje zmian, co by nie było. Chyba, że Gita wygra to ostatecznie. Tak może być, dobra. Nie wiem, kogo wprowadzić do walki, ale ja bym zmienił na Arien. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nasz wodny smoczy Pokémon poradzi sobie. Gogoat. Okej, okay, nie zmieniam, ale Gogoat, no, ona wystawiła dobrego Pokémona pode mnie. Natomiast Dragon Pulse na starcie. Nie używajmy od razu Draco Meteora, bo to byłoby zbyt ryzykowne. Ała! Dobra, no teraz to już mogę śmiało walnąć Draco Meteor, bo nie przeżyję kolejnego ciosu, a być może Draco Meteor wystarczy. Brawo! Brawo, Arien co prawda już może mieć bardzo ciężko teraz w walce. Natomiast, no... Awal! Ujujuj! No dobra, jestem po obniżonym specjalnym ataku, tak naprawdę mój Pokémon jedyne, co może teraz zrobić w tym momencie, to poświęcić się, więc walnij z Draco Meteora i tyle. Ej, tak sporo zabrało jak na mocne zmniejszenie specjalnego ataku, wow. Earthquake, okej. Okay. Myślę, że na Avaluga mogę śmiało wystawić ognistego startera, użyć przy okazji Torch Songa. On może, no on ma oczywiście Earthquake'a, który jest groźny, natomiast no nie oszukujmy się, Avalug w życiu mnie nie wyprzedzi. Nie ma nawet takiej opcji, tak więc Torch Song wjeżdżam. No, przyznam, że na razie jest interesująco. Załatwiła mi dwa Pokémony, a ja jej załatwiłem już trzy. Chyba tak. Dobra. Ale to wszystko nie jest pewne, nie jest pewne. Teraz jestem trochę lepiej ustawiony, bo przynajmniej mój Pokémon jest zboostowany. Wysyła King Gambita, co jest z jednej strony logiczne, bo Pokémon typu ciemność też. Ale on też mocno dostaje od ognia. Jeszcze raz Torch Song. W sumie mogłem się pozbyć kurczę typu duchowego, no ale... Ale nie, nie przejmujmy się tym, nie trzeba było jeszcze używać, jak widać. Teraz stylizacji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie. Veluza. Ojojoj, Veluza to jest już problematyczny Pokémon, bowiem Veluza jest wodnym. I on miał jeszcze chyba... Ale nie, on miał też typ stalowy, czyż nie? Nie, coś mi się pomyliło. Psychiczny? Tak, on musi mieć typ psychiczny. Coś mi się pomyliło z jego typami. Dobra, nieważne. No to nie przeżyję. No sorry, jestem po dwóch Torch Songach. Gita widać, że od razu, co nie, że widać, że u niej jest ten wyższy poziom niż u przeciwników tutaj z Akademii, z którymi wcześniej walczyłem. Co nie powinno nikogo dziwić. Ale dobra, teraz wchodzi do walki Glimora. Ja jestem mocno zboostowany, ale czy to wystarczy? Glimora to jest naprawdę mocny Pokémon. No Shadow Ball, no nie kombinujmy. Natomiast ona, no tak, użyje teraz stylizacji. Ja myślę, że jej, właśnie no ciekawe, czy jej zostaje typ kamienny, czy trujący. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co zostanie. To było od kamienia? Czy to jest... Wow, Earth Power, no jest szybsze. Kurczę, jestem zboostowany, więc mogę dużo zabrać. Zawsze te znaczki mi się nie mylą. Łaaa, przeżyła, no nie wierzę. Ale ty masz farta. Dobra, to rozwali mnie, no niestety. No dobrze, dobrze, to jest Gita, ona ma prawo, słuchajcie, zabrać mi połowę składu.
Natomiast mimo tego, że jej Pokémon jest tak bardzo potężny, to wciąż został sam przeciwko trójce moich. Dokładnie. Więc myślę, że zakończmy tą walkę z smoczym Pokémonem. Znaczy, no chyba, że walnie z jakiegoś kamiennego ciosu i sprawi problemy. Też tak może być. Spróbuj Dragon Claw. A jestem szybszy. Okej. Myślałem, że będę wolniejszy. Tak czy siak, Toxic Debris nas nie interesuje. Glimora załatwione. A ja już po raz drugi pokonuję Gitem. Tylko tym razem, wiecie, w pojedynku. W pojedynku o to, kto jest najlepszy w Akademii. Przyszłość Paldei świeci jasno, zaprawdę. Dziękuję. Dziękuję, Gito. Te słowa naprawdę wiele dla mnie znaczą. Tak, zwycięzca tego turnieju i najsilniejszy trener w całej Akademii to Champion Udim. Anemona, jak ona się cieszy, słuchajcie, takie wiecie. Teraz będzie jeszcze silniejsze, dzięki czemu ja się stanę silniejsza. Zrobiłeś to, zrobiłeś to. Tak, słuchajcie, Anemona nie brała udziału w turnieju, to jest wręcz pewne. A szkoda, bo myślę, że ona by nawet rozwaliła Gitem. Tak czy siak, udało się wygrać. Dobrze. Ciekawe, czy teraz po tym turnieju coś nam się nowego odblokuje. Jak to będzie tak właściwie wyglądało? To jest interesujące. Jest... O, no jeszcze może jakiś pucharek dostanę. Lubię zbierać pucharki. No, zobaczymy. Tak, każdy tutaj pokazał piękną i silną więź ze swoim Pokémonem. Nie mógł się napatrzeć na te mecze. Bardzo dobrze. Okej. No tak, specjalny gość był Agita, oczywiście. Przyjacielska rywalizacja. Ta, przyjacielska. Tak, każdy będzie się inspirował z tutejszych mieszkańców. Dokładnie. Dziękuję, bardzo ładna przemowa. Ale zbliża się do końca, ale no o co chodzi? O, patrzcie, w ten sposób ustanawia, że Academy Ace Tournament to nie będzie jednorazowy turniej, tylko będzie regularnie. No, bardzo fajnie. To akurat szanuję taką decyzję, że ten turniej nie będzie, wiecie, zakończony, tylko będzie po prostu co jakiś czas się odbywał. Tak, to jest wszystko, co chciałam. Ojejku, Demona, jak zwykle szczęśliwam. Super. Dziękuję, no również dziękuję. Jeszcze powinienem jakąś nagrodę dostać za to, że wygrałem. Wiem, jestem zachłany na nagrody, ale chciałbym, przyznaję. Chciałbym coś jeszcze. Może jakiegoś masterbola za każde zwycięstwo, o. To byłaby fajna nagroda i fajny sposób na przykład właśnie na to, żeby, wiecie, dropić jakieś cenne przedmioty. A dziękuję Nemonom. O, dostaję nagrodę. Spotty Cup? Pokémon League? A cóż to jest tak właściwie? Dobra, zaraz zobaczymy. A, i potem się sześciogwiazdkowe rajdy odblokowują. No to w sumie warto było to zrobić rzeczywiście. Mi również. Spokojnie, Nemonu, spokojnie, jeszcze stoczymy walki. Coś czuję w przyszłości. O, to się nie martw. O, to się nie martw. Zdecydowanie. O, 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 a co tam? Tam ktoś był i nagle zniknął w ogóle. O, dzwoni pan od biologii, pewnie powiedzieć o tym, jak przegrał ze mną. No, gratulacje, no spoko. Aha, on jest chyba u dyrektora cały czas. O właśnie, mówi nam właśnie, słuchajcie, że teraz te wyjątkowo trudne terrarajdy się odblokowują. Cudownie. Cudownie, cudownie. Chcę tego, takiego, wiecie, prawdziwego wyzwania. Tak, zostaw to mi, jasne. Fajnie byłoby właśnie wiedzieć od razu, na przykład, żeby dało się sprawdzić, gdzie jest rajd danego typu, czyż nie? Ale pieniążków doszło, jeju, jeju. Dobrze, hajt się musi zgadzać oczywiście. Natomiast fajnie, że udało się to, słuchajcie, ogarnąć. To mnie bardzo cieszy, że mamy już to z głowy. I teraz tak właściwie, po zrobieniu tego,
to chyba nie mamy na mapie żadnego typowego zadania. Wiecie, że jest coś tam na przykład, że no trzeba jakby to zrobić. To jest właśnie najgorsze. A przydałoby się jeszcze jakieś ciekawe zadania. Oczywiście są legendy, którymi muszę się zająć i... Ej, zobacz, a nie, to są, a to nie jest, dobra, to są te eventowe, tak jakby, te, które się tak świecą, spoko. Natomiast przydałoby się właśnie jakieś takie, oprócz tych legend jeszcze jakieś ciekawe zadanie. No ale zobaczymy, być może coś jeszcze takiego się za jakiś czas pojawi.